Bordel Królewski to wieś w Polsce, położona na obszarze zaklęsłości łomaskiej nad Zielawą. We wsi znajduje się drewniany kościół parafialny z 1706 roku, dawna cerkiew unicka. Unicka parafia w Ortelu i świątynia podzieliły los kościoła unickiego na Podlasiu. Przeszły razem drogę krzyżową. W 1875 roku, po urzędowym włączeniu kościoła unickiego do prawosławia, świątynia w Ortelu została zamieniona na cerkiew prawosławną. Po powrocie wiernych do kościoła katolickiego i po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, świątynia została rekonsyliowana i służy do dzisiaj jako kościół parafialny. W 1872 roku parafia unicka w Ortelu Królewskim liczyła 585 wiernych i należała do dekanatu bielskiego. Fala prześladowań unitów dotarła tu w latach 1874-1875. Unici tej parafii doświadczyli różnych metod nawracania na prawosławie. Byli bici, więzieni, zsyłani w głąb Rosji. Gospodarstwa opornie zostały zrujnowane kontrybucjami i postojem wojska. Unicki proboszcz Ortela, ksiądz Jakub Żypowski, trwał przy obrządku grecko-katolickim, za co wywieziono go w głąb Rosji. Mieszkańcy Ortela Królewskiego to spadkobiercy tradycji unitów podlaskich, którzy za wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie płacili najwyższą cenę. Dzieje parafii Ortela świadczą o tym, że wspólnota religijna stanowi wielką siłę moralną. Dowodzą, że wiara i przywiązanie do tradycji wyzwala w człowieku najlepsze wartości, pomaga przetrwać przeciwności losu, uczy miłości do Boga i człowieka. Oh, yeah.
Błogosławieno Carstwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, nyni i prysno i w wieki wieków. W pokoju do Pana módlmy się. O pokój z wysokości, o zbawienie dusz naszych do Pana, módlmy się. Gospodzie, pomiluj. O pokój dla całego świata, pomyślność świętych kościołów Bożych i jedność wszystkich do Pana, módlmy się. Za ten święty dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą do Niego przychodzą, do Pana módlmy się. Gospodzie, pomiluj. Za Jego świątobliwość Ojca naszego i arcykapłana powszechnego Benedykta, papieża rzymskiego, za dostojnego biskupa Zbigniewa, za czcigodnego archimandrytę Sergiusza, czcigodnych kapłanów, diakonów Chrystusa, całe duchowieństwo i lud Boży, do Pana módlmy się. Za chronioną przez Boga Ojczyznę naszą Polskę, za władze państwowe i jej wojsko, do Pana módlmy się. Za tę wieś, za wszystkie wioski, miasta, kraje i za wszystkich wiernych w nich mieszkających, do Pana módlmy się. O dobrą pogodę, obfite urodzaje, o czasy spokojne, do Pana módlmy się. Za podróżujących po ziemi, morzu i w powietrzu, za chorych, cierpiących, uwięzionych oraz o ich ocalenie, do Pana módlmy się. O uwolnienie nas od wszelkiego ucisku, grzniewu Bożego, niebezpieczeństw, nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się. Weź w opiekę, zbaw, zmiłuj się, ochranie nas Boże swoją łaską. Wspominając przy najświętszą, przeczystą, przebłogosławioną, pełną chwały Panią naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Maryję oraz wszystkich świętych, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Chrystusowi Bogu. Albowiem Tobie należy się wszelka chwała, cześć i hołd, Ojcu i Synowi i Świętemu Duchowi, teraz i zawsze i na wieki wieku. Nieustannie w pokoju do Pana módlmy się. Gospodzie, pomiluj.
Weź nas w opiekę, zbaw nas, zmiłuj się, ochranie nas, Boże, swoją łaską. Wspominając Przejświętszą, Przeczystą, Przebogosławioną, pełną chwały Panią naszą, Bogu Rodzicę i zawsze Dziewicę Maryję oraz wszystkich świętych, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Chrystusowi Bogu. Albowiem Twoje jest panowanie i Twoje jest królestwo i moc i chwała Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieku. Paki miro Gospodu pomolim się. Zastupi, spasi, pomiłuj, sochrani nas, Boże Twojeju, błagodatiju, presvjatuju, prečistuju, prebogosovjenuju, slavniju, vladičicu našu, Bogorodicu i prisna Djevu Mariju, so všemi svjetimi pomjenuvša, sami sebe i drug druga, i vjej život naš Hristu Bogu predadi. Jako błahi człowiekolubiec Bóg jest i Tobie sławu wosyłajem, Otcu i Synu i Świętemu Duchu, nynie i prysno i wo wieki wieko.
niech dobre imię żywocastwi Twoje. Błażeni, miłosiwi, jako Ty ich pomiłowanie Bogu. Błogosławstwi Twoje, pomiani nas Gospodzi, jeda przyjmie przy błogosławstwi Twoje. Błażeni, czyści i serce, jako Ty Boga uzdra. Bo zastwi Twoje, pomiani nas Gospodzi, niech da przyjmie żywot zastwi Twoje. Błażeni, mirotworcy, jako Ty, Synowie Boży i na ręku Ojca. Błogosławstwi Twoje, pomiani nas Gospodzi, niech da przyjmie żywocastwi Twoje. Błażeni i znani prawdy radni, jako tych jest na swoje piesnoje. W ocarstwie Twoje pomiani nas Gospodzi, niech da przyjmie żywocarstwi Twoje. Błażeni jest jedna ponosiad wam i żeną ty rekucja za błagą na wyrzuszenie nie radni. Bo carstwi Twoje pomiani nas Gospodzi, niech da przyjmie żywocastwi Twoje. Radujcie się i wieselicie się, jako wzda wasza mnoga na niebiesie. Bo carstwi Twoje pomiani nas Gospodzi, niech da przyjdzie żywo carstwi Twoje. Premudrosprosty. Który odpoczywasz w miejscu świętym, który jesteś opiewany po pełnym śpiewem święty przez serafinów, wychwalany przez cherubinów, wzorowany przez wszystkie niebieskie moce, który wszystko doprowadziłeś z niebytu do istnienia, który stworzyłaś człowieka na swój obraz i podobieństwo, oraz odsypałeś go wszelkimi darami, który dajesz piszącemu mądrość i roztropność, nie gardzisz grzesznikiem, lecz ustanawiasz pokutę dla zbawienia, który nam ubogim i niegodnym pozwoliłeś łaskawie stanąć i w tej godzinie przed chwałą do świętego ołtarza i złożyć należny hołd i uwielbienie. Ty sam, Panie, przyjmij z naszych grzesznych ust Trójświęty hymn i spójrz na nas łaskawie. Przybacz nam winy dobrowolne i niedobrowolne. Uśmiej nasze dusze i ciała i damy nam służyć Ci pobożnie przez wszystkie dni naszego życia. Dzięki modlitwom Najświętszej Bogu Rodzicy i wszystkich świętych, którzy przez wieki spodobali się Tobie. Nasze, woła.
Twoich. Jako świat jest i Boże nasz, i Tybie sławu wosyłajem, Otcu i Synu i Światomu Duchu, nynie i prysno i wo wieki wieków. Duchowi Twojemu, prokimien głas piatej, Ty, Hospodi, sochraniszyny i sobludieszyny, od roda siecho i wo wiek. Ty, Hospodi, sochraniszyny i sobludieszyny, od roda siecho i wo wiek. Spasim ja, Hospodi, jako skudie prepodobnej, Ty, Hospodi, sochraniszyny i sobludieszyny, czytanie z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian.
Bracia, mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary, bądź dar proroctwa do stosowania zgodnie z wiarą, bądź to urząd diakona dla wykonywania czynności diakońskich, bądź urząd nauczyciela dla wypełniania czynności nauczycielskich, bądź dar upominania dla karcenia. Kto zajmuje się rozdawaniem, niech to czyni ze szczodrobliwością. Kto jest przełożonym, niech działa z gorliwością. Kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo. Miłość niech będzie bez obłudy. Miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwy. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości. Bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebom świętym. Przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. I duchowi Twojemu aliuja, aliuja, aliuja. Aliuja, 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 aliuja. Mądrość prost, nie usłyszym świata o Ewangelia, mir wsie. Od Jana świata o Ewangelia czcienie. Jezus powiedział, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy, ja w nich, a Ty we mnie, oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował, tak jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy w Chrystusie, siostry i bracia,
przyszło nam żyć na Podlasiu, na przepięknej ziemi, w Dolinie Bugu i innych rzek. Drodzy, od wieków życie ludzi tutaj mieszkających było i jest związane z ziemią, z jej uprawą. I myślę, że kto jak kto, ale wy to rozumiecie najlepiej. Zobaczcie, drodzy, ziarno wrzucone w ziemię. Ono gdzieś tam kryje się pod zimową skorupą. Kiedy przygrzeje wiosenne słońce, wypuszcza źdźbło. I popatrzcie, przychodzi czas, kiedy spoglądamy dzisiaj na łany zboża, prosimy niebo o odpowiednią pogodę, żeby można było zebrać to, co właśnie wzeszło i to, co wyrosło. I popatrzcie, drodzy, z tego jednego źdźbła będziecie mieli, daj Boże, obfity i gruby kłos. Jeden kłos, ale oby jak najwięcej w nim było pięknych, dorodnych ziaren. Tak, drodzy, jest z Kościołem Chrystusowym. Jezus, nasz Pan, założył jeden święty Kościół. Ale trzeba nam wiedzieć, drodzy, że od samego początku ten Kościół był różnorodny, różnił się. Dlaczego? Czym się różnił? Formą, obrzędowością. Zobaczcie, drodzy apostołowie i ich uczniowie, idą w różne strony świata. Idą do różnych ludów i narodów. I tam niosą z sobą to, co słyszeli od Jezusa, że trzeba udzielać 7 świętych sakramentów. A jak ich udzielać? Ano to po to apostołowie mieli głowy i po to Pan Jezus dał nam Ducha Świętego, żeby właśnie tworzyć tą szatę, te obrzędy do tych samych 7 sakramentów. I zobaczcie, święty Piotr, uczeń, którego Pan Jezus wybrał, mówiąc, ty będziesz Szymonie, ty od dziś będziesz Kefas, ty będziesz skała, na tobie zbuduję mój kościół. I poszedł budować ten kościół, jak tradycja mówi, do Rzymu, stolicy cesarstwa. A jego rodzony brat Andrzej poszedł w drugą stronę, poszedł do Grecji. I zobaczcie, drodzy, to dzisiaj to nie są takie znowu straszne odległości, bo wykupisz bilet na aeroplan, czyli na samolot, no to co to? 2 godziny i jesteś w jednym krańcu Europy i w drugim. Ale wtedy to były wielkie odległości. I zobaczcie, Piotr w Rzymie do tych samych 7 sakramentów tworzy szatę, czyli obrzędy układa. Jak sprawować? Jak chrzcić? Zobaczcie, mamy w Piśmie Świętym, Ewangelia Mateuszowa się kończy takimi słowami. Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zobaczcie, w imię Trójcy Świętej. Nigdzie słowem nie ma wspomniane o żadnej Jehowie. Te bzdury, co łażą po naszych chałupach i durnoty opowiadają, no to mogą opowiadać tym ignorantom katolikom, co w ogóle do Pisma nie zaglądają świętego. To mogą im takie durnoty wciskać. Stworzyli sobie, dośpiewali sobie to, co chcieli. Ale nie o tym będziemy mówić. I teraz zobaczcie, drodzy, w imię Trójcy Świętej, ale w Piśmie Świętym nic nie ma, że bierzesz od chrzestnego świecę, zapalasz i mówisz, przyjmijcie światło Chrystusa. Teraz nic nie ma o białej szacie. Skąd to się wzięło? A to apostołowie wydumali, dołożyli, po co? Żeby obrzęd był bogatszy. Czy źle zrobili? Dobrze zrobili. I zobaczcie, to tak apostołowie zrobili w Rzymie. A w Grecji do tych samych słów w Trójcy Świętej ułożyli inny obrzęd. Ułożyli tak, jak rozumieli, że będzie dobrze. Ot i stąd biorą się różnice. Ot i stąd od samego początku jest jeden Kościół, który różni się obrzędowością, mówimy obrządkami. I kiedy dzisiaj mówimy o jednym świętym Kościele katolickim, to pewnie, że
dla przeciętnego, i tu nie mam na myśli nic złego, używając słowa przeciętnego katolika, gdzieś z centralnej Polski, no to katolicy to rzymskokatolicy. Tak. Poza rzymskokatolikami jest jeszcze 21 innych obrządków, też katolickich, innych tradycji. O, zobaczcie, całe Podlasie, Chełmszczyzna, część Lubelszczyzny była grecko-katolicka. Takie cerkwie jak wasza, to wszędzie były w Łomazach, w Kościeniewiczach. Zobaczcie, co wioska, to i cerkiew katolicka była. Niestety, carowi się nie spodobało i zaczął to niszczyć i prześladować, i w 1875 roku zlikwidował, skasował ostatnią diecezję grecko-katolicką, unicką ze stolicą w Chełmie. Tu też te tereny pod tą diecezję podlegały. I zaczyna się na siłę wciskanie wiary prawosławnej. Prawosławie zostało potraktowane jak narzędzie w rękach administracji carskiej. Do czego? Do rusyfikowania. Do rusyfikowania, drodzy. Tak. 30 lat do 1905 roku. To jest historia. Czy komuś wygodna, czy nie? To trzeba o niej mówić i przypominać. Bo na czym ta nasza młodzież ma się wychować? Na chipsach? I na tych gniotach, serialach, co w telewizji lecą, wodę z mózgu naszym dzieciom robią. A my na to pozwalamy. A my na to, drodzy, przyzwalamy i sami jeszcze siadamy i te durnoty oglądamy w telewizji. Do książek trzeba zaglądać, bohaterów trzeba przypominać, bo dzisiaj czas deptania autorytetów. Dzisiaj wszyscy muszą być równi, niejacy. O, to by było najlepsze. Ale byli i są. I trzeba do tego wracać, kochani. To jest nasza tożsamość. My jesteśmy katolikami, wyrośliśmy na tej wschodniej glebie, bizantyjskiej. No ale dzisiaj w większości dzięki ich postawie, dzięki postawie takich ludzi jak w Pratulinie, jak w Drelowie, jak w Polubiczach, 59 miejscowości, gdzie unici w latach, tych 30 latach, 1875-1905, na tych ziemiach oddali nie tylko godzinę czasu postać ponudzić się w kościele, nie tylko złotówkę na tacę, ale oddali oni, kochani, jak w Łomazach, cały majątek skonfiskowali. Żydzi, bo nikt nie chciał normalny kupić, to Żydzi kupowali za bezcen unicki majątek. A ilu zapłaciło życiem? A my dzisiaj dla Pana Jezusa, jak jałmużnę, rzucamy, bo uklękniemy na chwilę do modlitwy, nawet jednym okiem rzucając, co w telewizorze się dzieje, bo szkoda wyłączyć, bo stracimy wątek w 3000 którymś odcinku. Zobaczcie, drodzy, do czego my żeśmy sprowadzili naszą wiarę, nasze chrześcijaństwo. Mamy do czego wracać, mamy na czym siać. Tylko abyśmy chcieli, bo kiedyś historia, ale też i Chrystus nas z tego rozliczy. Nas, duchownych, że żeśmy woleli siedzieć w miękkich fotelach i durnotami się zajmować, a nie krzyczeć i ludzi budzić. I was, ludzi, kochani, was, rodziców, że pobłażacie, że tak kochacie do tego stopnia, że posuwacie się nawet do kłamstwa, aby ubarwić, aby wytłumaczyć swoje kochane, często rosnące im rogi dzieci. Zobaczcie. Zapędziliśmy się w tak jakiś dziwny, ślepy zaułek. Dlatego dobrze, że spotykacie się przy ołtarzu, że przychodzicie tutaj do tej świątyni. Dobrze, że jest ta dzisiejsza uroczystość, że możemy się tu spotkać i razem modlić. My, co nas jeszcze garstka została. Cała wspólnota w Kostomłotach tych zadeklarowanych to 146 osób, co jeszcze zachowuje tą tradycję, zobaczcie, sprzedwojenną. I wy, którzyście z tej tradycji wyrośli, ale dzisiaj jesteście w naszym bratnim obrządku rzymskokatolickim. Jak kłos, a w nim wiele ziaren, tak Kościół Święty Katolicki, a w nim wiele obrządków. Zobaczcie, kiedy Ojciec Święty sprawuje liturgię w Rzymie, tam to widać. Obok papieża
stoją biskupie rzymskokatoliccy. To widać po ich strojach. Stoją biskupi greckokatoliccy w takich złotych garkach na głowie. Stoją biskupi ormiańscy w czarnych kapturach. Zobaczcie, to bogactwo, to różnorodność Kościoła. To, że się różnimy, to nic złego. Szanujemy się, ponieważ należymy do tego samego Kościoła, a przede wszystkim należymy do tego samego Chrystusa. I kochani, gdzie byście byli, młodzi czy starsi, gdzie byście byli i gdzie byście nie żyli, pamiętajcie, wszędzie jesteśmy sobą. Wszędzie jesteśmy katolikami i Polakami, kto się nimi czuje. Nie zostawiamy tego gdzieś na bramie, jak wchodzimy do kogoś innego. Niech inny uszanuje, tak jak my szanujemy innych. Bo Polska słynęła i słynie z mądrze rozumianej tolerancji. To, co nam dzisiaj zarzucają, to bzdura. Zobaczcie, kraje nietolerancyjne. My mamy być tolerancyjni. Oni nas tego uczą. Chrystus nas uczy tolerancji. Przez co? Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. O, już masz. Niech uczą się tolerancji ci, co prześladują chrześcijan. My dzisiaj się gromadzimy w świątyni w spokoju. Jest tej naszej Polski jak jest. Ale ludzie nie giną po nocach i na front nie muszą iść. A co innego, to cóż, widocznie sami jesteśmy sobie winni. Natomiast zobaczcie, są takie regiony świata, gdzie dzisiaj chrześcijanie oddają życie za Chrystusa. Weźmy Sudan, aż państwo się rozpadło na pół. Islamiści przez 3 lata wyrżnęli 400 tysięcy chrześcijan. Zobaczcie, teraz, nie 100 lat temu. Kto o tym słyszał? Kto o tym mówił? Co, w Polsacie o tym powiedzą? Czy w TVN-ie? Radio Watykańskie trąbiło i mówiło, ale kto dzisiaj słucha Radia Watykańskiego? Jeżeli już to jakieś RMF-ki albo innego sieczkobrzęku, prawda? No, a właśnie, a kto ma się o tych chrześcijan upominać, jak nie my, jak nie katolicy? Zobaczcie, dziękujemy Bogu za spokój, ale pamiętajmy, że wszyscy go nie mają. Więc gdzie jestem? Jestem dzieckiem Chrystusa, jestem dzieckiem Pana Boga. Amen. Rycem si, od sieja duszy, od sieja pomyślenia naszego orce. Gospodi pomiłuj. Gospodi, wsiedierżycielu Boże, Ojciec naszych, molim Ty się usłyszy i pomiłuj. Gospodi pomiłuj. Pomiłuj nas, Boże, po wielicej miłości Twojej, molim Ty się usłyszy i pomiłuj. Gospodzie, pomiłuj. Gospodzie, pomiłuj. Gospodzie, jeszcze molim się, Gospodinie, Ojcze naszym, Świętejszym Wcielieńcem Archiereje Benedykcie Papie Rzymskim, Preoswiaszczonym Zbigniewie, Episkopie Siedleckom, Boholubimom Archimandrycie Siergieje i wsiej w Chrystie, braci naszej. Jeszcze molim się o ochrani miejsca i naszej własnej wojnstwie, ja da ticho je bezmołowne życie pożywię we wsiaką błahoczesti i czystotie. Gospodzie, pomiłuj.
pomiluj. Jeszcze molimся o braciach naszych święszennicach, święszennom monasiach i wsiem w Chrystie, bractwie naszym. Jeszcze molim się o podonosiaszczych dobrodziejuszych w oswiatym wsieczesnym chramie siem, trużdajuszczych się, pojuszczych, predstojaszczych i ożydajuszczych, o Ciebie wielki ja i bogaty ja miłosty. Boże, po wielicej miłosti Twojej, molim Ty się, usłyszy i pomiłuj. Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj. Jeszcze molim się upokojeni dusz usopszych rabów Bożych, zdzielężaszczych i powsiudu prawowiernych, i o Jerze przedsiem wsiakomu pregreszeniu, wolnomu że i niewolnomu. Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj. Jako da Gospodź Bóg uczyni duszy i dierze prawiedni upokajająca. Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj, Gospodzie, pomiłuj. Miłosti Bożej, a Carstwa Niebiesnego i ostawienia grzechów ich u Chrysta Bezsmiertnego, Cara i Boga naszego prosim. I Gospodu pomolim się. Jako Ty jest i woskresienie, i żywot, i pokój usopszy grab Twoi, Chryste Boże nasz, i Tybie sławo zsyłajem, sobeznaczalnym Twoim Otcem, Presvětym Bogim i żywotworjaszczym Twoim Duchom, nynie i prysno, i wo wieki wieków. Aleluja, aleluja, aleluja. I że robimy tajne obrazy, jeszcze żywotwórstwo.
Preszczej Trojice Tryste 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 Ojca naszego, świętejszego, wsiedeńskiego, archiereja Benedykta Papu Rimskiego, preoswiaszennego Zbigniewa, episkopa Siedleckiego, da pominie Gospodź Bóg po carstwie swojem, wsiegda nynie i prysno i wo wieki wieków. Bóg ochrani moją stronę naszą, wydrżaszczy was i woństwia, da pominie Gospodź Bóg po carstwie swojem, wsiegda nynie i prysno i wo wieki wieków. Создателей, благотворителей, благоукрасителей, жертвователей, настоятеля братства и прихожан святого храма сего, всех вас, правоверных христиан, да помянет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Нашу Господеві. Господи, помилуй. О предложенных честных дарей Господу помолимся. Господи, помилуй. О святым храме, всем из верою, баловением и страхом Божьим, ходящим он Господу помолимся. О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды Господу, помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Щедротами единородного Сына Твоего, с Ним же благословен и себе святым Богом и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Мир всем. И духами Твоему. Возлюбим друг друга, да единомыслием исповеме. Господи, 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 Господи,
Wielbiota Gospodina, 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 Chrzcia Moja, Wozdrowia Gospodina, 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 Chrzcia Moja. Премудрости во мне. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всеми невидимы. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех грех. Света от света Бога, истина от Бога истина, рождена не сотворена, едино суша Отцу им же вся пыша. Нас ради чего веки нашего, ради спасения вшедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы и во чреве. Станем добре, станем со страхом вон мем, святое возношение в мире приносите. Милость мира, жертву хваления. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святого Духа буди со всеми вами. Горе им я, им сердца. Благодарим Господа. Достойно и праведно,
Ty z niczego doprowadziłaś nas do istnienia, kiedy Paweł się z nas podniosłeś, gdy coś działa Ciocią Niego, Twoje przyszekulestwo. Za to wszystko, dzięki Słowem Twoim, Duchowi Świętemu, za wszystkie dobrodziejstwa, którymi obdarzyłaś, te, o których wiemy i te, o których wiemy, okazane przed nami, tylko dzięki Ci składam te, które Twoją znów nasz łaskę i przyjmiesz, chociaż stoją przed Tobą tysiące Panów, ogromna liczba aniołów, cherubinów, serafinów, wszystkich ludzi, na to naszą przyszłość. Pobiednuję pieś pojuszcze, wopijuszcze, wzywajuszcze i chłacholuszcze. Świat, 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 Gospod, sama blisko mnie, bo i ziemia, a i sposła. Błogosławionymi chórami aniołów i my, Panie miłujący człowieka, wołamy i głosimy: Ty jesteś święty, najświętszy, Ty i Twój jednorodzony Syn i Duch Twój święty. Ty jesteś święty, najświętszy i wspaniała jest chwała Twoja. Ty tak umiłowałeś ten świat, że Syna swojego jednorodzonego dałeś, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, miał życie wieczne. On przyszedłszy na świat i wypełniwszy cały plan Twojej obecności w zbawieniu, w tę noc, którą był wydany, a raczej sam siebie wydał za życie świata, wziął chleb swoje święte, przeczyste i skalne ręce i dzięki Tobie składając, pobłogosławił, uświęcił, połamał i podał swoim świętym uczniom i apostołom mówiąc: Przyjmijcie, jadicie, sije jest ciało moje, jeże za wyłomi moje, w ostawlenie grzechu. Amen. Podobnie po wieczerzy i czaszu po wieczerzy głagola. Pijcie od niej wsi, sija jest krow moja, nowego zawieta, i jaże za wy i za mnogia i zliwaje maja, w ostawlenie grzechu. Twoja od Twoich, Ciebie przynosiaszcze o wszech i za wsia. Czystej, prebogosłowiennej, sławnej Władyczycy naszej Bogorodicy, Prysnodziewie Maryi. Dostojna jest światła istiną, Władyczycia Bogorodicu, Prysno Błażennuju i Prebieporocznuju, i Matkę Boga naszego, Cześć niej szuju, wie.
Maria, Boga słowa rozczuju, cóż tu już Bogorodzicu ja wieliczaję. Za świętego Jana, proroka, poprzednika, chrzciciela, świętych, chwalebnych, czcigodnych apostołów, świętych Piotra i Andrzeja i za wszystkich Twoich świętych. Dzięki ich błaganiom otocz nas, Boże, swoją opieką. Pamiętaj także, Panie, o wszystkich, którzy w nadziei zmartwychwstania odeszli od nas do życia wiecznego i daj im odpoczynek tam, gdzie roztacza opiekę światłość Twojego oblicza. Pamiętaj jeszcze, Panie, prosimy Cię o całym prawowiernym episkopacie, wiernie głoszącym orędzie Twojej prawdy, o wszystkich kapłanach, diakonach w Chrystusie i całym pozostałym duchowieństwie. Składamy Ci jeszcze to rozumne uwielbienie za całą ludzkość, za święty katolicki apostolski Kościół oraz za wszystkich, którzy żyją w czystości i niewinności. Za chronioną przez Boga ojczyznę naszą Polskę, za władze państwowe i całe jej wojsko. Pozwól im, Panie, rządzić w spokoju, abyśmy my w spokoju, jakim oni się cieszą, wiedli życie spokojne i ciche, w pełni pobożności i uczciwości. Wpierwych pomieni Gospodi, Gospodi Ojca naszego, Świętejszego, Wcieleńskiego, Archiereja Benedykta Porymskiego i Preoswiaszennego Zbigniewa, Episkopa Siedleckiego, Bogolubimoga Archimandryta Sergeja, ichże daruj Świętym Twoim Cerkwam w mirie cemych wczesnych zdrawych, do uchodzieństwo juższych, prawo prawiaszczych, słowo Twoje ja istyne. Pamiętaj, Panie, o wiosce, w której mieszkamy, o wszystkich wioskach, miastach i o wszystkich tam wiernych mieszkających. Pamiętaj, Panie, o podróżujących po ziemi, morzu i w powietrzu, o chorych, cierpiących, uwięzionych i o ich ocaleniu. Pamiętaj, Panie, o ofiarodawcach i dobroczyńcach Twoich świętych kościołów oraz wszystkich, którzy opiekują się ubogimi i na nas wszystkich ześlij swoje zmiłowania. I dasz nam jedynymi ust, jednym sercem sławity i wospiewaty, preczesto je wielkolepo imię Twoje, Otca i Syna i Świętego Ducha, nynie i prysno i wo wieki wieków. I da budut miłosty wielkiego Boga i Spasa naszego, Jezusa Chrysta, so wszemi wami. Wszystkich świętych wspomniawszy, nieustannie w pokoju do Pana módlmy się. Za te najdroższe złożone i konsekrowane dary do Pana módlmy się. O uwolnienie nas od wszelkiego ucisku, gniewu Bożego, niebezpieczeństw, nieszczęśliwego losu do Pana módlmy się. Weź nas w opiekę, zbaw, zmiłuj się, ochraniaj nas, Boże, swoją łaską. O cały ten dzień, aby był doskonały, święty, spokojny i bez grzechu, Pana prośmy. O anioła pokoju, wiernego przewodnika, stróża dusz i ciał naszych, Pana prośmy. O przebaczenie i odpuszczenie grzechów i przewinień naszych, Pana prośmy. O
O wszystko, co jest dobre i pożyteczne dla dusz naszych i o pokój dla świata, Pana prośmy. O dopełnienie pozostałych dni naszego życia w pokoju i w duchu ciągłego nawracania się, Pana prośmy. O śmierć naszą chrześcijańską, bezbolesną, pełną powagi, spokojną oraz o przychylny wyrok na sądzie Chrystusowym, Pana prośmy. O jedność w wierze i zjednoczenie z Duchem Świętym prosząc, polecajmy siebie samych, naszych bliźnich i całe nasze życie Jezusowi Chrystusowi, naszemu Bogu. I spodobi nas, Władyko, z odjarznowieniem nieosłużny nas miety pryzywaty, Tybie niebiesnego Bohatca i chłachoła Ty. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Царство и Сиоиса Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Мир всем. И духами Твоему. Главы ваша, Господеви, преклоните. Благодати, щедротами, человеколюбием единородного, Сына Твоего, с Ним же благословен Иисус Пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Святая, святы, на единость, Отче, на ум.
strachom Bożym i zawieruję, przystąpię. Błogosławię prawie do imię Gospodnie, błogosławię ja Chrystiana. Wierzę, Panie, i wyznaję, że naprawdę Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego, który przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których pierwszy jestem ja. Wierzę jeszcze, że to właśnie jest przeczyste Twoje ciało i to właśnie jest najdroższa Twoja krew. Błagam zatem Ciebie, zmiłuj się nade mną i odpuść mi grzechy dobrowolne i niedobrowolne, które popełniłem słowem lub uczynkiem. Z wiedzą i bez wiedzy spraw łaskawie, żeby z obawy potępienia przyjął przynajświętsze Twoje tajemnice na odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Amen. Przyjmij mnie dzisiaj, Panie, za uczestnika Twojej mistycznej wieczerzy, bo nie wyjawię tajemnicy Twoim wrogom, ani też nie dam Tobie pocałunku jak Judasz, ale jak łotr wyznaję Cię i wołam. Wspomnij na mnie, Panie, w królestwie swoim, niech przyjęcie Twoich świętych tajemnic nie będzie mnie przyczyną sądu lub potępienia, ale uzdrowieniem duszy i ciała. Drodzy, tak jak mówiłem, jesteśmy jednym kościołem dwóch obrządków i rzymskokatolicy mogą przystępować do Komunii Świętej pod zwykłymi warunkami, czyli nie mając grzechu ciężkiego w naszym obrządku. Natomiast wierni naszego obrządku, kiedy są u Was w gościach, uczestniczą w liturgii rzymskokatolickiej, jak najbardziej też mogą przystępować i powinni do Komunii Świętej w tym obrządku, ponieważ mówię, jesteśmy jednym kościołem różnego, można powiedzieć, oblicza. Спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояние Твое. Видим от святи истины, прияхом Духа Небесного, обрекомо веру истинную, нераздельной кройце поклоняемся, того нас послал.
błogosławien Bóg nasz, wszech donnie i prysno i wo wieki wieków. Amen. Daj spełniać za usta nasza chwalenie Twojego Gospodzi, jako zapojem sławu Twoju, jako spodobie jest i nadbyta świcia, świętym Twoim Bożeckim i bezśmiertnym i żywotworacznym daj nam, co obludzi nas po Twojej świątyni, więc nie pouczać się prawdzie Twojej. Aleluja, aleluja, Прости, приемше божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных, животворящих, страшных, христовых, тайн достойно, благодарим Господа. Заступи, спаси, помилуй, собрани нас, Боже, Твоею благодатью. День весь совершен, свят, мирен и безгрешен, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко Ты есть и освящение наше, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. С миром и зыдем. Господу помолимся. Господи, помилуй. Благословляй благословящий Ты, Господи, услышание Ты, уповающий я. Спаси люди Твоя и благослови достояние Твое. Исполни церкви Твоя, сохрани освяти любящие Боголики дому Твоего. Ты тех воспрослави, Божественное Твое Сегодня, не остави нас, уповающих на Тя. Мир, мирови Твоему даруй церквам Твоим, священникам, войству и всем людям Твоим, яко всякое да не было, всяк дар совершен, свише есть, ходи от Тебе, Отца Святого, и Тебе славу и благодарение, поклонение воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Господне благословено ныне и до века. Боги имя Господне благословено ныне и до века. Благословение Господне на вас, того благодатую и человеколюбием, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи! Христос воскрес! Ты из мертвых, истинный Бог наш, молитвами пречистой своей матери и живо святого отца нашего Иоанна архиепископа Константинограда Златоустого, святого великомученика и страстнотерпцы Никиты, святого великомученика и епископа Полоцкого Йозафата, святых праведных мучеников Пратулинских и всех святых помилуй и спаси нас, яко благ и человеколюбие. Спаси, Христе Боже, и помилуй великого Господина и Отца нашего,
Святейшего Бенедикта Папу Римского и блаженного Збигнева епископа Седлецкого, Отца Славомира, рабы Божия, и вся правоверные христиане, и сохрани их на многое лето. Гостиных живут много лет, а нех мою многое, многое лето, многое, многое лето, нех мою, многое лето, лето, многое. Zapłać raz jeszcze księdzu Słowkowi, gospodarzowi parafii, jak wszystkim wam za wspólną modlitwę, obecność. Widać tutaj dużo znajomych, życzliwych twarzy, przyjaciół również naszych kostomot, do których zresztą zawsze serdecznie zapraszam. Także bardzo serdecznie dziękuję księdzu Zbyszkowi, parafianom z kostomot za tutaj sprawowanie księdzu Zbyszkowi liturgii. Wam za piękny śpiew, przybliżenie nam tradycji, no i przybliżenie nam Kościoła. Thank you.
Amen.